no dzisiaj drugi dzień. I nie, to jest E? Nasz czwarty w sumie, ale idzie się wspaniale. I dzisiejszego dnia chcielibyśmy pozdrowić naszego drugiego kolegę, który niestety nie może iść z nami. Ułożyło się tak, że nie dał rady, ale za rok liczymy na to i Darek, pamiętamy naprawdę. Martusia, kochanie, wiesz, brakuje nam ciebie, a szczególnie dzisiaj, jak masz imieniny, więc życzymy tobie, abyś tam w tej Japonii dobrze ci się żyło, pracowało i czekamy na ciebie. No bo wiesz jak jest bez ciebie, to tak jak... I cały czas brakujecie w sercu, tak. Aż do czystego obraz Matki Boskiej. I modlimy się za ciebie. Pomachajmy! Matysia, wszystkiego najlepszego w niej imieniu. Jakie gadki? No Marta, no czego mamy trochę życzyć, żebyś bezpiecznie wróciła do nas, żebyś poszła z nami za rok. Tylko bez Japońca wracaj żadnego tam. Brakuje nam kogoś. Grającego ogarniętego grającego. Więc wracaj do nas i pójdziemy szybko, na kepce, jak wrócisz, tak. No. Okej, idzie się za mną, nogi nie bolą, słońce świeci tak, że już nie wytrzymuje. A ja pozdrawiam moją rodzinę z Szamocina i pieska, który niedawno zachorował. Cześć. Na wstępie chciałbym pozdrowić moją mamę, która jest gdzieś tam 60-70 km. Pozdrowić tatę, mam nadzieję, że jest tam, a nie tu. Znaczy, trzeba za ciebie stare kciuki. Siostrek Anię, która męczy się na obozie i to już ostatnie twoje dni, ale dasz radę, wierzę w to. Siostrę Dominikę, która męczy się tam gdzieś w pracy w Poznaniu. Brata, który buduje nam autobusy. No i przede wszystkim moją narzeczoną, która za 17 dni chyba będzie moją żoną, także pozdrawiam cię serdecznie. Nie mogę się doczekać, kiedy tu przyjedziesz. A i przepraszam, jeszcze zapomniałem. Chciałem pozdrowić serdecznie księdza prymasa, który sprawił, że moja parafia odżyła, bo zmienił mi proboszcza. I dziękuję ci, księże prymasie, za to. Pozdrawiam serdecznie.